Mam na imię Danusia, mam 34 lata, na co dzień jestem powieściopisarką, a poza tym schudłam 70 kg. Od dziecka miałam spore problemy z wagą. Byłam otyłym dzieckiem, byłam otyłą nastolatką. Natomiast kiedy przyjechałam do Warszawy i zaczęłam się odżywiać na własną rękę, zaczęłam jeść jeszcze więcej, no i w pewnym momencie ta waga osiągnęła gdzieś poziom 140 kg. Patrząc w lustro, widziałam ogromną, ogromną dziewczynę, która nie może się ładnie ubrać, która jest nieatrakcyjna i która chyba nawet nie czuje takiej motywacji, żeby się starać wyglądać lepiej, no bo cokolwiek nie zrobi, czy to fryzurę, czy makijaż, i tak będzie wyglądała dalej strasznie. W trakcie mojego życia, otyłego życia, miałam mnóstwo nieprzyjemności związanych z wagą z różnych stron. Wyzywał mnie pan kierowca w autobusie, coś tam krzycząc do mnie, że grubaska powinna się przesunąć, bo mu zasłania. To było koszmarne. Takie sytuacje rzadko się zdarzały, ale miały miejsce i każda z nich to była taka rysa w moim poczuciu i tak niskim poczuciu wartości. Decyzję podjęłam w momencie, w którym stwierdziłam, że młoda dziewczyna po studiach jest fatalnie nieszczęśliwa. Budzi się rano, nie widzi nic w przyszłości, dzień za dniem, nic dobrego, nic dobrego. Zaczęłam przede wszystkim sama, od silnego postanowienia, że zmieniam moje życie. No i od razu spojrzałam w lustro, mówię, no to zmień swoją wagę, to jest twój największy problem, więc halo, weź się za to. Dietę zmieniłam w bardzo prosty sposób, eliminując te rzeczy, które wiedziałam, że mi szkodzą, typu biała mąka, cukier, przetworzona żywność, smażenie, słodycze, i zastępując je produktami zdrowszymi, lżejszymi, ale dalej bardzo smakowitymi, bo ja cały czas gotuję i zawsze gotowałam dla siebie. Z czasem z osoby bardzo mięsożernej stałam się wegetarianką. Bardzo lubię nabiał, uwielbiam warzywa, fascynuje mnie dieta wegańska, ale chyba jeszcze do tego nie dojrzałam.